Mili Państwo, jak w czerwcu pogoda służy, rolnik tylko oczy mruży, powiada dzisiejsze przysłowie, ale nie wyjaśnia, co by te zmrużone oczy miały znaczyć. Czy widzieli już Państwo w tym roku rolnika ze zmrużonymi oczami? Nieustannie wracamy do przewodnika elegancji, autorstwa Jacqueline de Pasquier, wydanego u nas w 1958 roku, ponieważ panie latem odsłaniają więcej ze swej urody. Najpierw biegną kwestie ogólne. Czytamy. Nie rozstrzygnięto dotychczas kwestii spornej, a starej jak świat: czy kobieta ubiera się, aby podobać się wszystkim mężczyznom, czy jednemu wybranemu spośród nich, czy stroi się na przekór innym kobietom, aby pognębić swoje rywalki, czy też po prostu dla swojego osobistego zadowolenia? No cóż, ta kwestia od roku 1958 do dziś także nie doczekała się rozwiązania, czytamy więc dalej. Rozdział pod tytułem Kobieta Obfita. Z początku była to może tylko kobieta łakoma, która umiała cenić powaby życia. Na przykład we Francji dobra kuchnia jest uważana za sztukę, co stanowi pewnego rodzaju niebezpieczeństwo dla linii. Kobiety zaś nasze nie poprzestają jak Amerykanki na sałacie i soku owocowym zamiast obiadu. Staraj się więc zachować rozsądną równowagę między łakomstwem a kokieterią. I nie rozpaczaj, jeżeli Twoje proporcje okażą się nieco za obfite. Można wejść w w układy z modą i rościć sobie prawo do elegancji, jeżeli zachowa się tylko pewną ostrożność. Cóż, szczypta ostrożności! I już jesteśmy eleganckie, drogie panie. Historia. Kino. 20 czerwca 1975 roku świat po raz pierwszy zobaczył horror pod tytułem Szczęki w reżyserii Stevena Spielberga. Historia Wielkiego Białego Rekina, który terroryzuje kurort w Nowej Anglii, stała się natychmiast hitem i najbardziej dochodowym filmem w całej historii kina, dopóki nie została pokonana przez Gwiezdne Wojny z roku 1977. Po sukcesie Szczęk, Spielberg stał się jednym z najbardziej wpływowych, kultowych reżyserów w świecie filmowym. A takie sygnowane przez niego dzieła jak E.T. czy Park Jurajski należą do najbardziej dochodowych filmów wszechczasów. A co do Szczęk? Raz jeszcze potwierdziła się opinia, że najbardziej boimy się tego, czego nie widać. Rekin Ludojat, bowiem przez cztery piąte filmu pokazywał tylko płetwę, a jak już wyłonił się w całej okazałości, no to zaraz trzeba go było zabić, bo z miejsca. Przestał być taki znowu straszny, bo powiedzielibyśmy, strach ma wielkie oczy, albo strach ma wielką klasówkę, albo wielkiego szefa, albo wielki lot z samolotem. W każdym razie to wielkie coś, co każdego z nas przeraża najbardziej, i z tego stracha trzeba koniecznie spuścić nieco powietrza i zamiast się bać, cieszyć się porankiem, jak ten dzisiejszy. Gorąco poleca Wiesław Kot.